U mnie też już idzie. No to na trzy co? kleszczemy. Raz, Dwa, dwa, trzy. Cześć, słuchacie podcastu Ostra Piła. Jest to odcinek 27. Ten, w którym rozmawiamy o tym, jak sobie poradzić z ciężkim współpracownikiem. Sprzed mikrofonów witają się Paweł Łukasik i Jarek Stadnicki. Wasza strona domowa? Ostrapiła.pl. I mail do nas to? kontakt@ostrapiła.pl. Tak jest, tak prosto. Się można z nami skontaktować lub na mediach społecznościowych. A teraz... A, bo ty chciałeś powiedzieć coś. Tak? Tak. O konferencji. A, no chciałem powiedzieć, tylko tak naprawdę... Chciałem powiedzieć, że dotnetomaniak jest patronem medialnym konferencji .NET Developer Days i bardzo serdecznie chcielibyśmy Was zaprosić na tę konferencję w 2018 roku. A, w jakimś miesiącu? W październiku. Okej, okay, to jeszcze ale pewnie to sprawdzić. Przypomnimy. No i tutaj pojawia się mój problem z datami, ponieważ konferencja .NET Developer Days w 2018 roku będzie nie w październiku, a we wrześniu, a dokładnie 18 i 19 września. Natomiast jeszcze dzień wcześniej będą warsztaty. Więcej informacji dowiecie się na stronie net.developerdays.pl. To ja też zrobię prywatę. Sponsorem, zainspiruję się Java DevMatem. Sponsorem tego i pewnie kolejnych odcinków jest kurs Solida, który nagrywam. Jej! Tak. A wyjdzie w 2018? Wyjdzie. Roku? Zostało mi już mało. Mam jakieś pół godziny do nagrania i później tylko remiksy. Tylko. Tak, tylko. Myślę, że Michał Galert wie, co to jest tylko remiksy. Dobrze. Czy ma jeszcze jakieś prywaty mamy? Chyba nie. Ja żadnych nowych podcastów, żadnych nowych książek. Poważnie? Lenistwo. A widzisz, to ja zacząłem czytać książkę Ósmy Nawyk i w połowie stwierdziłem, że szkoda mi czasu. Że już wiesz to samo z tych poprzednich siedmiu. Siedmiu? Nie. Po prostu siedem nawyków to było jakieś powiedzmy 12 godzin słuchania, a ósmy nawyk to jest jakieś 20 godzin słuchania. I stwierdziłem, nie, za dużo tego samego. Nawet nie pamiętam. Jaki jest ósmy nawyk? Wiesz co, nawet nie pamiętam. Tak po prostu ta książka mnie strasznie znudziła. Myślę, że to jest, już wiesz, odcinanie kuponów. Chyba tak. No, chyba jakiś inny autor pisze, ale generalnie jak ktoś przeczytał... Tak, jak ktoś... Nie, Covey chyba jest, ma 7 nawyków. No tak, a ósmy to nie jest jego? A jakiś kogoś innego, nie wiem. Generalnie jak bardzo ci się nudzi, to tak, jak już przeczytałeś 7 i myślę, że wystarczy. Że 7 wystarczy, tak? Nie trzeba... 7 to już jest takie, wiesz, grzech, że za dużo przejadasz. Okej. Okay. Bardziej, że 7 też jest chyba taką magiczną liczbą rzeczy. Nie, liczbą rzeczy, które mózg może ogarniać naraz. To jest też Covey'a, ósmy nawyk. Tak? No przynajmniej według Google'a, a w zasadzie no DuckDuckGo. Google może się tak, może się mylą. Może albo się ja się mylę. Ale chyba ty jednak. Tak czy siak, ja nie poczułem. Znaczy, zostawiłem sobie na kiedy indziej, na posłuchę książkową. Okej. Czy ja coś jeszcze chciałem powiedzieć? Podcasty odstawiłem za to, na rzecz książek. W sensie całkiem? Tak, no, już ich jest tyle, że właściwie nie wiem, co to się zabierać. A mam też dużo książek, które sobie ostatnio kupiłem i jakoś tak wolę książki. Bardzo dobrze. Dobra. To może temacik. Mhm. Czekaj, to tak się robi. Wypadałoby. Tak się robi. Nie tam jakieś. Ja tak nie umiem. Ja nie wsadzam paluchów do buzi. Bo nie masz małego dziecka, którego możesz się uczyć. Mam. Tak małego. O. Dobra, nieważne. To poza anteną. Tak, to się wytnie. Dobrze. No to mamy taki temat, że chcielibyśmy sobie poradzić z gościem, który przyszedł do pracy i nam się ciężko z nim współpracuje. A jeszcze tylko pozwolisz, że powiem, że mamy dwóch ojców chrzestnych, Dawid Szwed i Karol Wójciszko. Dzięki. Zapraszamy na chrzciny.
Wiesz co, no tak naprawdę tutaj wydaje mi się, że można zacząć od tego, bo tak naprawdę chyba w sumie nie sprecyzowaliśmy na tej karcie, o co chodzi, tak, z tym trudnym współpracownikiem, bo trudność może być na wielu poziomach. Mhm. Natomiast tutaj z tego, co pamiętam, to chodziło o trudności takie nietechniczne, tak? Takie. Socjal. Źle mu z oczu patrzy. Tak, źle z oczu, brudne skarpetki, mhm. Brak używania dezodorantu czy mhm. kąpieli częstych. To rozumiem, że na takich się skupiamy, tak? No tak, no każdy. Po prostu myślę, że każdy może mieć swój problem z ciężkim współpracownikiem. I myślę, że nie nazwiesz ciężkim współpracownikiem kogoś, kto dostarcza słaby kod. Po prostu nazwiesz go raczej leszczem. Albo... Leszcz. Sezon na leszcz. No tak, ale bardziej to wiesz... Też nie chcę za bardzo odbiegać od tematu, ale może być tak, że nie tyle dostarcza zły kod, co aktywnie próbuje forsować sabotować. Swoje rozwiązania, o, które, znałem są, takiego, znałem które takiego. Są może nie do końca dobre. To wtedy mhm. już bym tego nie nazwał leszczem, tylko faktycznie uciążliwy współpracownik. Tak, szpieg z krainy deszczowców. Karamba. Dobrze, to zostawmy tę część techniczną. No właśnie. Ja chciałbym skupić się na tej miątkiej. Miątkiej. No wiesz co, tak naprawdę no wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem to jest rozmowa z taką osobą, w zasadzie niekoniecznie z taką osobą, tylko właśnie można to zrobić na wielu poziomach, bo mhm. można z daną osobą porozmawiać, tak? Przedstawić problem, mhm. a można... tak jakby obejść i gdzieś tam wyżej, tak? Za plecami tej osoby próbować rozwiązywać problem. Mm-hmm. I wydaje mi się, że są no, widzę plusy i minusy obu rozwiązań. Szczególnie, no. wiesz, jak ktoś jest może nie do końca śmiały, żeby takie tematy poruszać. No, mów, mów. No, mówię. No, dobrze, no. No, bo jak ktoś, wiesz, to jest... takie wydaje mi się czasami krępujące poruszać takie tematy, tak? Mówisz, ej, słuchaj, skarpety ci śmierdzą. To zależy, bo jak się z kimś znacie długo i to wtedy możesz powiedzieć, ale jebią skarpety komuś, nie? Ale to widzisz, to też jest trochę nie wprost, nie? Tak, ale to wtedy ktoś się może przyznać, albo powiedzieć, ty, to chyba twoje. Ale to musisz się znać, nie? Tak jak posłużyć się, możesz powiedzieć tak jak Karol tak mówił, tak anonimowo, nie? Coś tu śmierdzi. Albo tak, co tak, tak śmierdzi? Ktoś tak. znowu tuńczyka otworzył. O, właśnie, nie? Patrz, ty wszyscy jecie pierogi, tylko jeden gość tuńczyka je. Tak. No jasne, jeżeli się znacie, to spokojnie możesz tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji w ogóle nie dojdzie do momentu, gdy... to będzie na tyle uciążliwe, że wiesz, trzeba będzie jakoś, nie wiem, działać bardzo tak już mocno, tak? Jeżeli się znacie, tak, to powiesz, wiesz, przy pierwszej czy drugiej sposobności, mhm. a nie będziesz czekał, gdy ta sytuacja narośnie, ten problem narośnie, aż do takiego stopnia, że no będzie trzeba coś działać. Mhm. Bo to jest, wydaje mi się, zupełnie inny poziom wiesz, relacji, tak? Jak kogoś znasz i wiesz, że ta osoba nie wiem, nie obrazi się, tak? Focha nie strzeli na to, co ty powiesz, tylko może faktycznie się zastanowi, że jest w tym coś prawdy, no. Możesz dużo otwarciej, tak? Takiej mhm. osobie zwrócić uwagę. Jasne. No tak, tak, tak. Ja tu nie jeszcze wiem, jedno, tak? W sumie nie mam nic do dodania, tak? Bo tak jak powiedziałeś, to co myślałem, to co miałem w głowie, nie? Że jak się znacie, to sobie możecie pozwolić na dużo więcej i powiedzieć, stary, ale z tym razem weź świeże skarpetki. Tak, tak. Czy coś. Noś dodatkową parę i se zmień po treningu, no. tak? No właśnie.
No, natomiast no, te sytuacje wydaje mi się są ciekawsze, gdy ciekawsze. Się nie. No takie, no wiesz, można więcej powiedzieć w taki sposób ciekawszy. Gdy się tak dobrze nie znasz z daną osobą, lub wręcz w zasadzie w ogóle, tak? No, mogę sobie wyobrazić takie sytuacje, gdy pracujecie w jednej firmie, gdzieś tam tylko się może sporadycznie, ale nie wiem, no siedzicie w jednym open space'ie po dwóch naprzeciwnych rogach. Mhm. Odór dochodzi, ale no de facto się nie znacie, nie? Tak, żeby otwarcie powiedzieć, że jebią ci skarpety. No i co wtedy? Cześć stary, fajny piszesz kod, ale skarpetki stary. Właśnie, możesz na Shreka, nie? Stary, zainwestuj w TikToki. Bo ci jedzie. Tak. Wiesz co? Można trochę czarować, a można... Ale czarować jak? W taki sposób? No czarować właśnie, że kurczę, no tutaj... Naokoło, tak? Problemu. Że wykładzina chyba trochę klejem jeszcze wali, nie? Albo nie wiem, o kurde, chyba moje skarpetki tak śmierdzą, chociaż wydaje mi się, że mam czyste. No, tylko pytanie, wiesz, jak kumata jest dana osoba, nie? Bo wiesz, wydaje mi się, że może być tak, że ta osoba nawet może nie zdawać sobie sprawy, nie? Z problemu. Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że trzeba mieć albo być wyjątkowym ignorantem, albo wyjątkowym debilem, żeby nie wiedzieć, że to twoje skarpetki śmierdzą. Ja wiem, kiedy moje skarpetki śmierdzą. No okej, okay, dobra, ale weźmy na przykład taką sytuację, wiem, że może tutaj, wiesz, oburzę wiele osób. Fuck yeah. Ale załóżmy na przykład, że ktoś pali dość mocno, mhm. I wiesz, już na tyle długo i na tyle jakieś tam, nie wiem, nie jakieś tam, jak to się te takie zielone papierosy były, nie mentolowe, tylko jakieś tam, ale wiesz, juchasy. Śmierdzą, wszystkie śmierdzą. No dobra, no ale tam niby te mentolowe mają być, wiesz, fajne, juchasy, no, takie, wiesz, smoła. Okay. No i dana osoba już może nie czuć tego, że jest, wiesz, przesiąknięta tym całym zapachem. No. A to też może być problem, tak? Nie tylko cuchnące skarpety. No to ja mówię akurat o fajach, mówię od razu, że ktoś śmierdzi. No okej, okay, ale to ja tylko ci mówię jako przykład tego, że dana osoba może nie zdawać sobie sprawy, że to jest już problem, tak? No bo mówię, no tyle lat już to robi, że już ten zapach po prostu jest jak drugi naturalny, tak? Mhm. Więc dlatego z tymi skarpetami, wiesz, okej, okay, jak walą nieźle, no to pewnie to czuć i pewnie wiadomo, że to moje, tak? Ale no mogą być tak troszkę subtelnie wydawać. Okej, okay, wiesz co, wydzielać. Z tymi papierosami jest spoko, bo to jest trudna sprawa, bo no właśnie. Masz rację z tym, co powiedziałeś, że ktoś się przyzwyczaja i myślę, że nie tyle nie czuje, co nie śmierdzi, to po prostu to jest jego drugi zapach, nie? I on, wiesz, tak jak rybacy na łodziach, po prostu śmierdzą, wiedzą o tym, ale są do tego przyzwyczajeni, nie? I tak samo myślę ten gościu z fajami. I nie mam pomysłu, co takiego możesz mu powiedzieć, bo może go, wiesz, po prostu z błotem zmieszać, a on i tak będzie jarał szlugi. Więc... No tak, znaczy, tak, tak. Mhm. Zmierzam do tego, że możesz też dotrzeć do takiej sytuacji, że nawet powiedzenie wprost w oczy stary śmierdzisz, nic z tego nie zmieni. No i co wtedy? Możesz się zwolnić. Albo tą zwolnić osobę. Jego. No, okej, okay, ale to taka dygresja, no bo faktycznie no, skarpety myślę, można zmienić. Warto przypomnieć, nie? O punktacji, że podpierdalanie bezności podpierdalanego jest bardziej punktowane. Tak jest, dużo punktów. No dobra, ale nawet tak jakby już pomińmy, co z tym zrobić, nie? Czy ta osoba Aha. przestanie palić, czy nie? No to jak najlepiej podejść do takiej sytuacji? No bo jest kilka opcji, tak? No, pierwsza, możesz tak jakby wziąć na klatę tą rozmowę i ty porozmawiać z tą osobą bezpośrednio, a możesz też, tak jak mówiłem, no próbować, też jak ty mówiłeś, próbować tak jakby rzucać temat, nie? Mhm. W powietrze i liczyć, że może osoba złapie. Możesz też podpuścić kogoś innego. Mm. Ty, ale on śmierdzi, nie? Ojej, kto już twoje, nie wiem ile punktów, ale dużo. Na twoim miejscu bym mu coś powiedział. To taki diabelski plan, tak? Że no. Skonfliktować. No,
Jak ty to możesz znieść? Masakra. Jak ty sobie dajesz z tym radę? Gdybym ja był tobą. O kurde, to jest chyba najlepsze rozwiązanie. To już tak. Wszystko, wszystkie pomysły, wszystkie problemy rozwiązuje. Tak? Tak. Napuścić kogoś innego na daną osobę. Tak, spokojnie sobie siedzisz, mówisz, ja nic nie czuję. O kurde, dużo śmiechu będzie. W tym odcinku coś czuję. No, ale wracając, czyli mamy trzy opcje, tak? Można bezpośrednią rozmowę, rzucać w tak jakby luźne idee w powietrze, licząc, że zaskoczy. No i można jakoś właśnie z przełożonym, tak? Powiedzmy. To no i czwarta ta twoja. To no właśnie. Tak jakby najlepsza, ale tak. To może ją pomińmy. Nie no. Jest to jakiś sposób, tak? No tak, ale to taki bardziej dla śmieszków. Taki sposób na Jarka. O właśnie. No i co? I ty byś który wziął? No widzisz, to jest bardzo dobre pytanie. Ja wydaje mi się, że nie jestem osobą, której łatwo przychodzi rozmowa na takie tematy. Wiesz co, to ja powiem od siebie. Pamiętam dwie sytuacje, pamiętam jeden przychodzi na pewno na myśl. Mieliśmy w pracy gościa, który palił papierosa elektronicznego, nie? Elektronicznego. Czyli w biurze. Tak, w biurze, nie? Oh. No tak, wiesz, nie znam, bo w ogóle gościa nie znam. Po prostu przechodziłem, zapachniało mi, patrzę, gości jara szlugi, poszedłem do PMA i powiedziałem, że ten i ten gość jara papierosa, mi to się nie podoba, w biurze nikt nie pali, jak co niech pali na zewnątrz, czy mógłbyś to załatwić? I już. Tak, wiesz. Czyli wybrałeś opcję za plecami. Wiesz co, nie znam gościa w ogóle, więc nie będę tutaj z nim dyskutował, poza tym był kimś zewnętrznym od nas w biurze. Mógłbym do niego iść, prosić go i tak dalej, ale kurczę, myślałem sobie, tak będzie, tak powiem, najczyściej, tak? Nie będzie jakichś nieznasków później na korytarzu, że coś dopierdalam, czy coś, nie? Po prostu... No dobra, ale skoro go nie znasz i tylko gdzieś tam sobie przechodziłeś... Bo to było dosyć blisko miejsca, gdzie siedziałem. Aha, czyli tak, okej. Okay. Czyli nie tylko, że gdzieś tam zobaczyłeś... Nie, tak to kogoś było to wywalone, nie? Na drugim końcu. Okej, no bo tak nie. To trochę zabrzmiało, że wiesz, a tu sobie szedłem, kiedyś się zgubiłem w biurze, poszedłem i skręciłem w lewo zamiast w prawo i wylądowałem właśnie w zupełnie innym skrzydle, no i widzę pokoju kogoś pala. Pokoju zapalaczy, co tu się dzieje? Nie. Okay, to gość koło mnie. Okej. Okay. Ale no to z drugiej strony też nie rozumiem, to siedzicie obok siebie i tak totalnie się nie znacie? No, to wiesz co, no, to jakiś obcy człowiek, co mnie tam interesuje. Okay. Niektórzy są tak, że wciskają nosa wszędzie, gdzie tylko mogą, natomiast przechodzę koło jakiś tam biurek, mówię cześć co najwyżej i idę sobie dalej, nie? Okej, rozumiem. Spoko. Okej, czyli jeżeli dobrze rozumiem to, co powiedziałeś, to w sytuacji, gdy nie znasz danej osoby w ogóle, to byś tak jakby nie próbował bezpośrednio załatwiać sprawy. Tak, nie miałem z nich żadnych relacji, wiesz, ani projektowych, ani przełożonych, ani koleżeńskich, więc po prostu byłbym obcym gościem z ulicy, który się dopierdziela do jego sposobu życia. I stwierdziłem, bez sensu tłumaczy się, cześć, okay, jestem Jarek, siedzę tam, trochę mi to przeszkadza, czy mógłbyś... A znałem PM-a, wiem, że PM załatwi to po czysto, nie? PM to był też taki ogarnięty, że potrafi rzeczowo to, wiesz... Mhm. Po prostu przychodzi i informuje o tym, a nie prosi, nie? No, takie żelazną ręką. No, zrobił, co miał zrobić. I okay. Było super. Okej. Okay. No spoko. Że tak powiem, ma to sens. Bo faktycznie, tak jak myślałem nad tymi rozwiązaniami, no to, które wybrałeś, wydaje się takie trochę niefajne, ale w tej sytuacji wydaje mi się najbardziej sensowne, tak? No bo tak jak mówisz, nie znałeś gościa i nie wiesz, jak to wygląda z tym paleniem. Może PM faktycznie ma jakieś więcej informacji na ten temat, czy jakoś inaczej to może rozwiązać, a z drugiej strony faktycznie nie będzie potem jakichś problemów, o ile cię PM nie wydał, powiedział, nie sprzedał, słuchaj, tutaj ten Jareczek mi przekazał tipa, że tu... Za 5 punktów, bo bez, nie w twojej obecności. Tak. Spoko. Okej, i to ta jedna sytuacja, bo mówisz, że dwie, tylko drugiej... Tak, nie pamiętam drugiej aktualnie. Muszę pomyśleć. Albo wymyślę coś. Możesz, tak, sztucznie, nie? Mhm. Okej. Okay. No widzisz, masz ciekawsze doświadczenia, bo mi się wydaje, że ja nie miałem takich doświadczeń, żebym
musiał... Miałeś tego gościa, którego zwolniłeś. Tylko nie pamiętam czemu. Bo nie dostarczał? Miałeś takiego gościa, którego, tak powiem, rozstaliście się chyba, nie? Czy mi się wydaje, że tam... No, ale to właśnie to bardziej o projekt chodziło, że nie było kontynuacji pracy w sensie. Aha, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że po prostu coś wam tam chemia nie zagrała. Znaczy, pewnie też jakieś tam były takie dodatkowe czynniki, natomiast no to nie główne, tak? Główne było, że był brak pracy. Okej, okay, okej. Okay. No to wymyślaj, jakby teraz tutaj zrobić w cztery oczy na przykład. Znaczy, no właśnie to też dobrze powiedziałeś, że wydaje mi się, że jeżeli już bym miał coś takiego robić, to w cztery oczy, tak? No bo możesz z daną osobą porozmawiać, ale wiesz, przy wszystkich. Mhm. Też ci tam, wiesz, kiedyś czytałem jakieś... Że chwalić, tak? Tak, chwalić publicznie, a ganić... Staro, zajebiście ci jebią skarpetki. Nagranie. Tak, achievement. No, więc wydaje mi się, że to najbardziej sensownie, tak? Żeby gdzieś tam na osobności porozmawiać, no bo to nie jest jakaś tam sytuacja... powiedzmy komfortowa, mhm. Żeby wiesz, tak trochę ograniczyć jakieś dodatkowe rzeczy, wiesz, gdzieś tam ktoś się może podśmiać nie wiadomo z czego, a dana osoba, wiesz, może zinterpretować z niego, no takie, wiesz, ludzkie jakieś tam rzeczy, wydaje mi się, że nie ma sensu takich dodatkowych czynników zapalających sytuację wprowadzać, więc... No i co byś mu powiedział? No próbowałbym nakreślić problem. Ale jak? To powiedz mi, jak byś to powiedział? W sensie, zacząłbyś, wiesz co, twoje skarpetki wydzielają nieprzyjemny zapach. Czy raczej starych, kurwa. Weź przykład z innych. Albo raczej... Zmieniaj skarpetki. Po co się tu spotkaliśmy? Masz trzy próby. Nie, znaczy, widzisz, to też zależy, no bo też zależy wszystko od relacji, jakie by były, tak? Z daną osobą. Neutralne. Jest tak, wiesz, znacie się tak no to trochę. Jeżeli by były neutralnie, to starałbym się, no tak, nie. Masz trzy próby, no bo to jest już nie neutralnie, tylko sugeruje bardziej zażyłą relację. No może nie zażyłą, bardziej nieformalną. No to jak byś to powiedział? Jak byś powiedział gościowi, że śmierdzą skarpetki i tobie to przeszkadza? Bo mnie to szczerze ciekawi. Ja nie wiem. Wiesz co, no nie mam gotowej formułki spisanej, tak, na taką sytuację. To nie testament, że się spisuje zawczasu. Kurczę, no to jest tak trudno coś wymyślić, natomiast no starałbym się powiedzieć, tak, no w jakimś możliwie najmniej najbardziej neutralnych słowach, jakie potrafię. Że no po prostu, no tak wygląda sytuacja, że wydzielają nieprzyjemny zapach i przeszkadza to, tak? I też bym, wiesz, też nie, no pewnie chciałem powiedzieć, żebym pewnie skonsultował się z innymi, czy innym też to przeszkadza, ale w sumie może tylko mi przeszkadza. Właśnie jestem na jakimś forum dla kobiet i widzę... Skarpeciarz. Poważnie, wpisałem w Google, jak powiedzieć koledze, że mu śmierdzą skarpetki. Pierwszy link to jest jakiś wizaż.pl i tam teraz mają ten sam problem, co my. Też nie wiedzą, jak to zrobić. To widzisz. Ja już mam pomysł na biznes. Ktoś tam powiedział, jakaś autorka, jakaś tam dziewczyna z tego, powiedz mu, żeby nie ściągał butów. No dobre, dobre. Tylko to czasami też nieskuteczne, bo jak buty są siatkowe, to wszystko wylatuje, nie? Mhm. No. Ale widzisz, to jest, tak się trochę chichramy, ale temat przekazania takich informacji, no jest taki dość ważny, bo zobacz na przykład teraz już, odchodząc od skarpetek, nie wiem, czy kojarzysz, znaczy Gutka kojarzysz, ale sytuacja, jaką on ma w biurze z pewną osobą, tak, z tą laską, co głośno zjada. Helenką, czy... Tak, Helenka taka jego. Tak, no... Tam może Jessica. Kurczę, no to też jest, powiedzmy, nie skarpety, no ale też ale problematyczne. Ale to jest obca osoba. Tak? Zupełnie, wiesz co, to są zupełnie inne relacje. Oni mają tam, to jest coworking, nie?
No okej, okay, ale to widzisz, to w tej sytuacji, jeżeli, ja nie wiedziałem, że to jest coworking, ale okej. Okay. No tak mi się wydaje. Wydawało mi się, no, że on wynajmuje tak... gdzieś tam biuro, no, ale dobra, no, no nieważne, no obca osoba, no to, ale załóżmy, że to jest ten coworking, no to jest jakiś, nie wiem, zarządca tego coworkingu. Poszedłbym tak. do szefa, do właściciela no właśnie, no. tego biura. Znaczy, tam był co, że ten głośno gada czy coś, tak? No, że przez telefon to głośno. Być może bym raz poprosił, żeby była ciszej, bo przeszkadza mi, a jak nie, to poszedłbym do szefa. No nie, właśnie, to znowu to... nie masz żadnej relacji, ani nie masz zwierzchnictwa. W związku z tym... Czego nie masz? Zwierzchnictwa. A, zwierzchnictwa, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Więc nie możesz nic zrobić. Mhm. Znaczy nie, no możesz zawsze... Laskać głośniej niż ona. próbować rozmawiać. No, tak jakby do tego nie potrzebujesz tak, zwierzchnictwa tak. Czy czegoś innego, tak? Po prostu odwołać się do kultury. Ludzkich odruchów. Myślę sobie jeszcze o tym, że czasem możesz iść do... Znaczy ja, w moim przypadku był to PM tego projektu. No to możesz pójść też do przełożonego liniowego. Też powiedzieć, że jest taki problem. No tak, jeżeli takich macie, to... I to też nie muszą być skarpetki, nie? Bo też może być właśnie jakieś zachowanie. Ktoś rzuca mięsem jeszcze więcej niż ja, albo się zachowuje nieprofesjonalnie do klienta. No to można też tą psychologię taką zrobić, tylko taką oficjalną, nie? Powiedzieć, że droga Jessico, twój człowiek Brian zachowuje się nieładnie, dlatego że kilkakrotnie na spotkaniu z klientem, nie wiem, jadł albo bekał, albo robił jakieś nieprofesjonalne rzeczy, nie? Tak. Mówił klientowi, że mamy błędy. Tak, właśnie. Okej. Okay. Nie, no... Mówił mu prawdę. Dokładnie. Tak się nie robi. No właśnie, wszystko będzie dobrze. Tak. Okej. Okay. No, spoko. Znaczy, mówię, no, wydaje mi się, to ma to sens, tak? Czyli to rozróżnienie... sytuacji, kiedy znamy się z daną osobą, tak, czyli mamy jakieś takie bliższe relacje, to można spokojnie z tą osobą porozmawiać, ale nadal bym na osobności to robił. Ewentualnie, gdy nie mamy, no to gdzieś tam próbować dotrzeć do kogoś, kto ma jakąś relację z tą osobą lub ma jakąś bliższą relację, tak. I wtedy przez tą osobę próbować załatwić. Tylko tak się zastanawiam, wiesz, no. Czy my mamy jakiś taki, no bo okej, okay, w firmie u was, no jak ty idziesz gdzieś tam do PM-a, czy tego przełożonego liniowego, no to powiedzmy, wy znowu macie wspólną relację firmy. Okej. Okay. Teraz i wtedy powiedzmy ma sens, że ty powiedzmy, że tak powiem, że tylko podpierdalasz daną osobę do tego przełożonego. Natomiast tak się zastanawiam w przypadku Gutka, jeżeli on pójdzie do tego do szefa właściciela, firmy. No, taki właściciel może powiedzieć, wiesz, no dobra, ale ona, nie wiem, wynajmuje, nie wiem, 10 miejsc, a ty jedno, to adios, tak, jak ci to przeszkadza. Mhm. Tak no się tak, zastanawiam. No wtedy sorry. Ewentualnie podpuszczasz innych, nie? Żeby też na tą osobę, to ta twoja metoda na Jarka. Okej. Okay. Jak działa? Jak działa, to korzystać. Okej, okay. Okej. Okay. Myślę, no, że tak, no, wiesz co, no, kurczę, no jest demokracja, więc wiesz, jeśli nikomu nie przeszkadzam laskanie tej laski, no to sorry, to Gutek musi się przyzwyczaić, nie? Bo jest w mniejszości. Albo zmienić on biuro, tak. Tylko z tego, co pamiętam, to gdzieś blisko ma domu, więc jest fajnie i w ogóle... Tylko mlaska, czy tam głośne gadanie przez telefon, jedząc kanapkę. Ja mówię, że on powinien to spisać, zrysować, komiks zrobić. Był komiks. Wtedy jak świeże bułeczki. Odcinek albo dwa. Były, pamiętam. Gutek, kontynuuj rysowanie. Tak, teraz rysowanie w modzie. Właśnie. Okej. Czyli co, podpierdalasz do menadżera, podpierdalasz do project menadżera, podpierdalasz do kolegi obok, sam się podpierdalasz i mówisz w cztery oczy, zakładasz anonimową skrzynkę i wysyłasz maila bezpośrednio do tej osoby. W sensie, okej. Okay. Nie, bo tak jak powiedziałeś, skrzynkę, to sobie pomyślałem, czasami są w firmach, wiesz, te takie Ideas Box, czy coś takiego, wiesz, tam wrzucić kartkę i gdzieś tam pisać, ale je, wiesz, w tym pokoju. To coś jak no. Z tym, wiesz, rzucaniem w powietrze takie
No, te nie pomysły, tylko uwagi, tak? To też pewnie z podobnych Aha, przyczyn okej, by było. tak. Rozumiem. Nie wiem, mi się wydaje, że to takie rzucanie, to jeżeli wiesz, nie wiesz, że te osoby, czy tam ta osoba jest, ma jakieś tam poczucie humoru, to tylko jakieś tam, wiesz, zażenowanie coś takiego przyniesie. No, tutaj też to o tym właśnie pisał Karol, nie? Że wysyłasz takiego maila na AOL. Na zasadzie przypominamy, że skarpetki należy zmieniać co najmniej raz dziennie, tak? I mieć czyste stopy i pomyślisz sobie, haha, śmiesznie, ale tam w innych pokojach musi śmierdzieć, nie? A to być może chodzi o ciebie. Także tak, także myślę, że rzeczywiście takie tak globalne, takie maile na AOL są mało efektywne. Tak, i jeszcze wiesz, za chwilę się robi łańcuszek, wszyscy, jedna odpowiedź na all, potem kolejni, tak. I wiesz, gdzieś tam było, że firma, serwery się zapchały, bo wiesz, gdzieś tam wysłali na all do iluś tam milionów na całym świecie pracowników, ktoś tam parę osób odpowiedziało na all, no i po prostu zapchały serwery pocztowe. Tak, więc nic dobrego z takiego wrzucania na all raczej nie przyjdzie. Raczej albo osobiście, albo jakiś tam bezpośrednio przełożony. To co? 38 minut mam. I problem rozwiązany. Tak, no myślę, że trochę to jest zduplikowaliśmy, znaczy powtórzyliśmy to, co powiedział Karol. Natomiast szczerze mówiąc, bo nie Karol mam to już wszystkie tematy omówił na blogu i w nie, wideo. Nie, wszystkie. Więc... Poczekaj. Na przykład nie omówił pytań do ostrej piły. Szachmat Karol. Jeszcze. Natomiast przyznaję się szczerze, że ani ja, ani Paweł, który też się przyznał, doktryny jakości nie przeczytaliśmy. Okej, to ja się przyznaję, że zacząłem. Poważnie? No. O ty. Natomiast no to są długie rozdziały, już nawet nie mówiąc o całej książce. To jest tak długi, długa treść. Ale to jest ogólnie o tych... Czekaj, to jest... Turkusowych. Turkusowych organizacjach, tak. Więc to jest ogólnie ciekawy temat. Więc wiesz raczej co, ale to jest... nawet chciałem przeczytać z tego powodu, żeby się tak trochę zgłębić, niż że jak sobie poradzić z trudnym pracownikiem, współpracownikiem. Okej. Okay. No to ja sobie zrobię kiedyś być może save'a tego PDF-a i sobie przeczytam. Dodasz do folderu tak, do wstydu. No... To jest kubka wstydu, półka wstydu, folder i wstydu. Folder wstydu będzie. I RedTube. I folder wstydu wbrew pozorom nie ma nic zbryźnego w środku. No dobra, czyli co? Czyli ja podsumowałem, tak? Możesz na różne sposoby popierdolić siebie, no tak, kogoś tak. innego, osobiście. I de facto, no, w zależności od tego, kogo podpierdalasz, musisz wybrać najlepszy sposób i niestety... są różne i nie zawsze bezpośrednio rozmowa ma sens, bo faktycznie jak się zastanawiałem przed nagraniem, no to myślałem, że tak bezpośrednio, no to najlepiej, nie? Że wiesz, pójść, porozmawiać po męsku, czy tam po niemęsku z daną osobą, przedstawić problem, ale tak jak mówisz, ma to sens, tak? Jak nie znasz danej osoby, to wiesz, w ogóle nie wiesz, jak ona zareaguje, tak? Może, wiesz, rzucić się na ciebie i gdzie ty mi tu strefę komfortu ograniczasz, czy moją wolność. Właśnie. Więc faktycznie nie ma to sensu w ogóle w coś takiego wchodzić, bo nawet jak tu zacząć, wiesz? Hej, ja tu siedzę dwa biurka dalej i mi śmierdzi. Często jest też tak, że masz dobre chęci, w sensie takim chcesz takie poczucie bohaterem zespołu, nie? Że wszyscy wiedzą, że tam Brianowi śmierdzą rajdy, ale jakoś nikt nie ma ochoty się zebrać, nie? Żeby to powiedzieć. Każdy po prostu patrząc się spod nosa, myślisz, dobra, to pójdę i pogadam. Ale jesteś po prostu tryglodytą, nie? Powiesz tylko, stary, śmierdzą ci gacie. To w takiej sytuacji lepiej pójść do kogoś, do kogoś, kto ma więcej w umiejętności oralnych i powiedzieć mu właśnie Brianowi śmierdzą gacie, zrób coś. A ten ktoś być może to tak sensownie sprzeda, nie? Że Brian będzie się po prostu cieszył, że może iść kupić sobie do HM-u czy tam gdzieś tam nową bieliznę, bo
już o tym dawno myślał, a nie czuł, wiesz, motywacji. Potrzeby. Motywacji. Ty po prostu to tak barbarzyńsko sprzedasz, a ten ktoś to tak ładnie, nie? To tak jak w całym tym biznesie, nie? Wiesz. Tak. Developer tak. Mówi klient idiota, a PM sprzedaje to jako dodatkowy feature. No właśnie. Okej. Okay. No, bardzo ładnie, bardzo. Powiem tak, teraz ja nie wiem, co mam dodać do tego, co powiedziałeś, bo przepięknie. No bo ty zebrałeś moje podsumowanie, więc ja musiałem jeszcze raz to zrobić. Okej. Okay. Dobrze. Więc to co? Cyk? No chyba cyk. No. Już sobie poradziliśmy z współpracownikiem trudnym. A gdyby to była współpracowniczka? To trudniej. To w innym odcinku. Dobra. Był to odcinek 27 podcastu Ostra Piła. Ten, w którym na szybciutko rozprawiliśmy się ze śmierdzącymi skarpetą. Tak. Współtowarzyszy broni w pracy. Za mikrofonów żegnają się Paweł Kasik i Jarek Sadnicki. Paweł przypomina o tym, że w październiku jest .NET Developer Days. Październik. Tfu. Wrzesień. Konferencja będzie we wrześniu. A ja przypominam, że jeszcze w tym roku będzie mój kurs Solida dostępny. Maile wysyłacie na adres kontakt@ostrapiła.pl. A propozycje tematów wysyłacie do nas na Twitterze, albo na maila, albo na Facebooku, który jeszcze nie jest płatny. I udostępniacie informacje o nas swoim kolegom i koleżankom. Enter. Daję stop. Dobrze.